No witam wszystkich miłośników Beskidów. Jest niedziela. Nowy rok 2020, 5 stycznia. Znaczy się. No i co? Jest zima prawdziwa. Jestem na Krawiarkach z paroma znajomymi. No idziemy w kierunku Babiej Góry. Co tam Tomek powiesz ciekawego? No, że zapowiada się piękna wycieczka. No. Aura dopisuje. Pewnie spodziewać się można jakichś podmuchów wiaterku na górze. No. Jak to na Babiej. Ale biorąc pod uwagę ilość ludzi, to nawet jak ktoś zostanie, no, to bardziej się może obawiać zadeptania niż osamotnienia. No. Góra. Szlak będzie na pewno, chociaż sypało całą noc, ale po ilości ludzi widać, że szlak będzie przetarty. Przede wszystkim powrotny szlak, czyli kłaj. Będzie tak odróżniony. Czyli idziemy. Góra komercyjna, jak widać. Wszędzie kasa. To za osobę nie pamiętam. Aha. Nie ma wejścia. Ile ta przyjemność kosztuje? Parking 20 zł, za wejście się nie płaci. Aha, za wejście się nie płaci. No to tyle dobrze. Płaciłeś parking? Płaci. 20 zł. A to kolega zapłaci, a ja mogę już iść, tak? Tak, nie będę pana goniła. Aha. Tak będzie. Wieje trochę, nawet nie trochę, tylko mocno, już dużo. Zobaczymy, jak będzie na górze. Czekam na Tomka. Tak zaraz pójdzie, idziemy. Tam reszta wycieczki poszła. No pomalutku. Do ust wyszliśmy za 15:10. Mniej więcej zobaczymy, ile nam zajmie. Ten szlak czerwony. Przetarty, fajnie, tam będzie w górze zawiane na pewno. Bo że wieje sakramencko już tu na dole. No już znaczy się, jak nabawią górę, to wieje normalnie. Tu zawsze wieje. Chyba tu nigdy nie byłem, żeby nie wiało. Robimy krótki popas przed Sokolicą, bo tam będzie wiało. Tak. Trzeba poprawić się. Tak. Co pijemy?
Herbatkę. I wodę. I wodę, nie? I witaminy. Witaminy. I minerały. Minerały. Tak, tak. Tu jest dużo ludzi, żona mówiła, żeby nie, stenu nie przyniósł, to muszę się Bardzo dobrze. Chłopaki nie całują ze mną i mówią, że nas okolicy się pewnie nie będzie dało nic powiedzieć, bo będzie tak wiało. Nie, 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 zawsze się dużo mówi na okolicy. Nas okolicy przeważnie się mówi, o ku. I to powiedzieć, że tak ludzie się rozgadują. Nie będzie ci dymek przyszło. Ale dzisiaj nic nie będzie widać. To jest herbata w tej butelce, tak? Tak, też. Też. Tylko zimna. Nie, tylko zimna. W butelce jest prąd. No, aha, prąd. Chodzi o to, że jest ten... Nie, bo ja... Ten. On filmuje. Chodzi o to, że później było... Kamerzysta, nie było ujęcia chociażby. No. Żeby nie było później takich... Nie mogę. No. Czemu? Spoko, spoko. Jesteśmy na okolicy. Powiedzcie coś ciekawego. Jak się czujecie i w ogóle? Jest jako fajnie. Zdobywcy Żydów, ciekawego. Mamy prawo powiedzieć, że jest cudownie. Aha, a na jakiej wysokości jesteśmy? Nie podpatrywać. 367. No trochę wieje, nie? Ale idziemy. Spoko. Dobrze. Się śmieję, że jak wychodziłem na rysiankę ostatnio, przy minus 2 bardziej zmarzłem niż teraz. Tak bywa czasem. Teoretycznie odczuwalna to powinna być minus 19 czy 20. Ale na razie spoko jest. Spoko jest. Przedstaw się. Halo wszystkim. Jestem Kaśka, znana mam to. Warunki do spoczęcia. Na tyle rozpoczęcie sezonu na Babice wygląda wejście. Polecam. Koła przetrwania! A, walczymy! Baterie padają! Walczymy! Trudne warunki! Nie poddajemy się, idziemy! Dobra, musi być nasza! Hej! No to szczyt Babiej Góry. Daliśmy radę, tak? Baron był ciężki. Baron był ciężki, ale ludzi na szczycie więcej jak nie wiem, jak w karczmie. No. Daliśmy radę podobnie jak 1000 innych ludzi. 1000 innych ludzi. Tak, to co powiem? Babia dzisiaj nie jest łaskawa. Ale jak to nie jest łaskawa? Jest łaskawa, no. Wszyscy żyją. Strat w ludziach nie ma. Dobra, dawać, ale kija. Zobacz. Wszyscy zdjęcia pamiątkowe. O, to jeszcze mój raz ryj do kamery. Tak. Nic nie chce jeszcze ciekawego powiedzieć? Jest fajnie, stosunkowo ciepło, tak jak mówiłem. I zero wiatru. Bardziej zmarzłem przy minus 1. A tam zrobi zdjęcie? Ja za kogoś wezmę. Dobra. Jeszcze tu. Szkoda, że no widoków nie ma za bardzo. Przejdę się tu. Czekamy. Po tym szczycie. W sumie nie warto tu chodzić, bo tak nic nie będzie widać.
napczałem czy broda. Przeżyliśmy. Tak. Przeżyliście. Wszyscy w dobrych nastrojach. Przejaśniało się nawet obecami. No. No. Które było widać. No i co? Teraz mamy... 2 godziny 20 minut od parkingu, nie? Od parkingu. Już nie wiem, o której byliśmy na szczycie, bo nie sprawdziliśmy, ale nie było źle, nie? No, no, popiliśmy herbaty jeszcze, posiedzieliśmy. No i co? Teraz mamy według szlaku 20 minut do schroniska na Markowych Krzawinach. No i co? Łoimy, nie? No. No, to dotarliśmy do schroniska na Markowych Skrzawinach. Reszta ekipy już się pakuje do niego zamawiać coś małe, co nieco do zjedzenia, do picia. No, ja też na chwilę posiedzieć idę. No i będziemy później schodzić tym niebieskim szlakiem na krowiarki, tym płajem tu. No ale to za chwilę. No, towarzystwo pojadło, popiło w schronisku. No i przyszedł czas wracać. Ostatni kawałek prosty, znaczy się to nie jest taki kawałek, bo to jest dość długi. Tam dość długo od tego schroniska idzie się takim prosto, w ogóle tu ani pod górę, po płaskim się po prostu idzie. Niebieskim szlakiem. Do krowiarek, do parkingu. No i co? Trzeba będzie kończyć, pożegnać się. No i tak. Do następnych przygód. Cześć!